Myślę, że przeleciała. Dzida, dzida! Jazda! Dzień dobry, tu się czołem tam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, ze mną jest Joszelka i Ren. Hello! Ejka. I dzisiaj GTA Online, dzikie stunciory, z bliska, najlepiej walnąć. Patrzcie, w ogóle to jest niesamowite. Z bliska, najlepiej walnąć, a no to właśnie, nie wiem. Ogólnie tak, jak się rozpędzicie, to będzie mega magicznie. Ale ogólnie z bliska, na Power Surge'u na przykład, i tutaj w tej miejscówce, to jest po prostu magicznie. Po prostu patrzcie, jak pięknie normalnie można skakać. Okay. Rozumiem. Pomimo tego, że mamy niewielką prędkość, a jak weźmiecie sobie super ekstra wypasioną, ekstra super prędkość... Ren Marufiana, bo Ren jest taki... No tak, Ren ma... Musi mieć coś innego, tak, musi mieć coś tak, Ren ma akurat Rufianka. O nie, odbij mi się od palemki. Ja wezmę sobie jeszcze, bo jestem staroświecki tutaj, staromodny, to dlatego, a wezmę sobie potężny rozbieg. No nie, to powiem ci, że ta miejscówka dla mnie jest średnia. Sam jesteś średnia. Średnia jestem. Ale no dlaczego tak do mnie mówisz? Teraz... Nie panu powiedział! Niemiłe! Bo jestem miły tylko dla widzów. Jestem miły tylko dla widzów. Wszystko się wydało nie teraz. Nie wiem, czy ja będę z tobą więcej nagrywać. To się muszę zastanowić. Więcej nagrywać? No... Nie będę chyba. Weźmiesz sobie widzów do nagrywania. No właśnie, weź sobie widzów no do właśnie. Nagrywania, skoro jest tylko oni dla są tak milsi. Aha, a ty na mnie mówisz są... parowa. No i teraz... Oni są milsi, a ty jesteś wredny cały czas, nieustannie i... Ja? Wiednie. Ja? Tak. Nie ma to jak kłótnia na tak tym, jest. Na odcinku. Jeżeli to nazywasz kłótnią, to ty, nie wiem, chyba nigdy w życiu nie słyszałeś kłótni, ale okej. No to chyba dobrze, nie? No, no nie, dobrze o nas świadczy. Ogólnie to ja jestem teraz zamknięta tutaj w elektryku, więc niestety przegrywam. Tam jest wyjazd, słuchaj, w razie czego, więc spokojnie. Nie widzę go. Jeszcze go znajdziesz. Nie, to wyszedł sobie przez... się zrespić. A też można w sumie. No tak, bo ogólnie mamy tak zrobione, no nie, że... super rozbieg nie działa tak fajnie. Pukałeś mi, patrz teraz. No, 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 patrz, patrz, patrz. Tu jest opcja, żeby dolecieć prawdopodobnie na diamencik. O, no chciałbym. No, tylko trzeba naprawdę zrobić mega epicki super... super rozpęd. Super, super rozpęd? Dobra, super to Cooper. Jadę do paletą, poczekaj. Ale to ty... Dobra, dawaj, wyzwanie, no, wybierz się tu i lecisz do paletą, no. Ja nie trzeba rozpędzić na Power Surge'u, nie za bardzo. Ja mam licznik na rufianie do 100 mil na godzinę. Dobra, czekaj, ja sobie to zrobię tak. Do 200 mil, a jadę 100 mil na godzinę maksymalnie, dobra. Więc o co chodzi? No bo, tak. Życie. Jajku. Jeśli to jest życie... Poważnie. Życie, taki życie jest... from me. Taki rozpęd miałem i sknociłem. No sknociłeś, no. Przykro mi. Nie, za mocno stanął mi, wiesz? Ogólnie trzeba... Temu na mnie klitałeś. Trzeba, że tak powiem, troszkę mniej, żebyś mniej postawisz... Chciała, żebyś mnie zauważyła. Nie stawiajcie maksymalnie, tylko postawcie tak troszkę mniej. A może ja lubię. Bo dzięki temu polecicie dalej, a nie wyżej. To może ja lubię. Złota zasada dzikich stunciorów. Na full prędkości? Na full prędkości w ostatnim momencie odpuszczasz i trochę podstawisz? Okej, nie pykło. Gdzie tu jest wyjazd? Powiedz mi, gdzie tu wyjazd jest. No tutaj, chodź, patrz. Dobra, ja mam pana, cyk. Na ten most. Jak mam wyjechać z czegoś, to? Czegoś nie da wyjechać? Czekaj! Tu? Tu i tam. I tu masz drzwi, tu widzisz, Joszelka? Czekaj chwilę! Widzisz, znalazłaś drzwi, Joszelka? Nie! Ajajaj, no co jest? No dobra, Joszelka szuka tam drzwi, dobra, znajdziesz te drzwi. Aha, nie, to nie działa. Ale powiem ci, że fajnie się odbijam od... Czekaj, ja bym teraz próbował, wiesz co, jeszcze tutaj chyba ostatnio było. Ale tutaj jeszcze nie, czekaj. Gdzieś tutaj na tej ścianie może? Power Surge myślę, że spoko by było, bo ogólnie on się szybko rozpędza. Co ty zrobiłeś? Ale... Właśnie nie za dużo, nie? Chyba jestem dzisiaj rzadki. Okej. Okay. Barsz. Okej. Okay. Rzadki? Dobra, ja trochę źle odpaliłem w ogóle ten tryb, muszę wam powiedzieć, bo włączyłem wyścig, a nie GTA. Okej, rozumiem. No. Może zmienimy miejscówkę, bo trochę mi się znudziła. Mówisz? Zudziło już 100 lat. A, czekaj, czekaj, bo teraz to zrobiłem. Szukam prawie... sobie innych wrażeń. No dobra, okej, okay, no to słuchajcie, dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie zmienić miejscówkę. Dobra, moi drodzy, przeładowaliśmy sesję, Ren zmienił swój motocykl na Power Surge'a i moi nie drodzy, prawo, mamy miejscóweczkę nową. To jest stary ulepszony której rupia. Nigdy nie było na kanale, czyli nigdy właśnie ten murek tutaj, albo ten murek tutaj z drugiej strony. Tak. Więc jedź ta, pokaż ta, jak to się robi. O. No nie, bo tu jest jeszcze ten krawędzi. Nie zrobiłem murek. Dobra, uwaga, to jest, próbuję cisnąć. Ale trafiłam krawężnik, czyli jakiś... Ja krawężnik, chciałam go minąć, więc chciałam go
porobić. Ogólnie ja uderzyłem w krawężnik, ale skończyło się to dla mnie tym, że wylądowałem na dachu budynku. I najlepiej z naszej trójki. A, tu ktoś idzie. Najlepiej mi wyszło, no. No to wychodzi. Tylko ja sobie stąd muszę zjechać, więc spróbuję zrobić taki myk, że pojadę tędy i spróbuję się wybić tędy tu. Wybijaj, próbuj. No tak, daje, oczywiście nie, są fejkowe, tak się nazywa, balkony. Nie wiem, no, czy to by się udało? Nie. Aha. O, wyżej! Dobra, czekajcie, spróbuję może tędy. No nie, no, dobra. Kąt robię, ja cię kręcę, to nie umiem. Proszę ci kątomierz, tylko oddaj. Poproszę. Kątomierz. 50 stopni weź tam, odmierz od razu. W tym piorniku, który wygląda jak łysy szczur. Czekaj, gdzie to było teraz? Bo ja się... A, bo to w tą stronę, dobra. Chyba. Dobra, ja już cisnę. Tego ja nie wiem, nic, oprócz nas. Dobra, czekajcie, moje drugie podejście. Nie wiedzą, bo nie widzą cię, więc nie wiedzą, czy jesteś rudy, czy nie. Jestem łysy, ale jestem rudy. Wow! Oj, Paweł. Ale siadło. Nigdy nie łysy, bo łysy może być rudy. Dobra, mocno mi siadło, muszę wam powiedzieć. Po co ty gdzieś leży? Rozbiłem. Bo mi siadło. Siadło ci, rozumiem. Na co ci siadło? Dobra, ja robię ostatnio. Nie, no tam były jakieś niefajne rzeczy i tak trochę... Raz poleciałem. Pykłoby, gdyby nie to, że... No, prawie. Może po chodniku pojechać po prostu. Nie, wszystkie dzieciaki i pies. Ło, stary! Ej, co ty robisz? Paraszut! Dobra, okej. Znaczy, chodnikiem jadę, tak jest prościej. Jedziesz na wprost, o. Okej, masz rację, że jest. I ciśniesz, i jedziesz, i przelatujesz, i nad palmami, między palmami, skok. Dobra, prawie się udało, żeby skoczyć jeszcze na budynek. Ale poleciałem w trawce, ale było miło przez chwilę. Tak to się robi, tak to się robi właśnie. W tym momencie, tu i teraz, tu i tam. Siema. Ej, tu motocykl mój leży. No co ty nie powiesz, leży, nie leży? A, widzisz, działa, udało się? Mi się już udało to dawno, wiesz, ale teraz mnie lampa zablokowała. A tutaj czyś motor. O kurczę, wybiłem się na krawężniku znowu. Ja to źle brzmi, nie? To jest tak, by powiedzieć, że na policjancie się wybiłem. To jak wolisz. Kurczę. Ja wziąłeś mój motocykl. Kto wziął? Ren, mój motocykl wziął. No i co? Leżą sobie. Tak o tylko. Tak o tylko mówię. Ała, moja tak głowa. Dobra, podejście jeszcze jedno, bo tak tutaj o, no... Widzowie wiedzą, że złożę. Dobrze, patrz, pięknie. Dobra, odbijmy się od krawędzi, cisnę dalej. Ja chyba nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo chyba nie trafię. Ej, super. Fajnie wyszło. Dobra, teraz jeszcze druga strona została mi do, że tak powiem, obcykania. Więc zaraz sprawdzimy. Właśnie myślę, że to wysoko będzie. Muszę chyba jednak pomyśleć nad tym, żeby to jednak spróbować zrobić tak. Tu? Bo trzeba tutaj między tym jakoś przejechać, tymi rurami całymi, ulicznymi. Teraz tu. Zastanawiam się, czy tu gdzieś spróbować. Nie, jaki mój? Ja tu mnie tam nie ma. Ja na razie jestem na dachu i ja się zastanawiam, co dalej z tego dachu mogę. Z tego dachu, co tam jesteś, to możesz skoczyć w prawo. Właśnie się zastanawiam, co tu mogę. Na ten budynek tam taki biały. Ja próbuję tu w lewo, na ten inny budynek. Dobrze, dzień dobra, dobry. Zapraszam, bo znalazłem miejscóweczkę. Może nie jest jakoś super epicko, wow, jakieś wysokie skoki. No. Ale, zobaczcie, jedziecie tędy. Jadujemy tędy. Wbijacie się tu na budynek. O, ile mi się udano. Z tego budynku możecie skoczyć sobie dalej, na przykład na ten budynek obok, tylko nie za dużą prędkość podejrzewam. No nie, uda mi się wskoczyć. I zobaczcie, tam po prawie można skoczyć na ten budynek taki tu. Tu. No, tylko pytanie teraz, od czego się wybić tak naprawdę, zaraz zobaczymy. Na przykład... Chyba od tego czegoś tu. Od swojego koła. Patrz, i ten... dawaj, atakuj! Patrz. Dobra, nie pykło. Mówisz, ale... mniej stawiasz koło, to lepiej się dobijasz? Tak, jeżeli mniej postawisz, to lecisz dalej. Jeżeli bardziej postawisz, to lecisz wyżej. Okej, rozumiem. Niżej. No. Dobra, chyba koło mi weszło w ścianę. No, to tak właśnie wygląda moje skakanie na niskim kole. Na niskim kole? Jesteś niskie koło? Nie zepsuło się. Nie rozumiesz, to nie rozumiesz, nie? Jak nie rozumiesz, to nie przejadę. Jak nie rozumiem, to nie rozumiem. Moje koło utknęło w betonowej ścianie. A kto umarł, ten nie żyje, tak.
No nie chodź. Może postaw mocniej sobie. Kupię. Patrz, teraz. No odbij się od mojej głowy jeszcze, no dawaj. Patrz, bo to bardziej do lewej, bardziej do lewej. Nie tak po prawej, tylko bardziej do lewej. Ło. I czekaj, gdzieś tu. Idę jeszcze raz. Ja jeszcze nie byłam. Gdzie to było? Tutaj muszę chyba wyżej. Patrz, jakiś... czekaj, tu trzeba będzie chyba, nie wiem, czy wyżej trzeba będzie? Nie, tutaj, czekaj, w tędy może. O, patrz, już Elka gdzieś poleciała. To gdzie? O. No, tam poleciała nawet. Dobra. Dobra. I patrz, czekaj, bardzo. Czekaj, uwaga, uwaga. A, że tutaj, cyk, tak, do góry. To ten, tego. Nie. Ren, no, ren przeleciał. Budynek. No, nie pierwszy, nie ostatni. Tutaj przeskoczyć. I spróbujmy właśnie od tego tutaj, patrz, czekaj, tu. Ej, nie, no znowu sobie zablokowałem tego? Koło. Patrz, fuch! Aha, to że ja tego, ja tam zrobię. Dawaj, zapraszam cię tu. Nie, ja tego nie zrobię. Tylko nie stawię maksymalnie, tylko nie trochę. No. O, widzisz, widzisz? Jakbyś postawiła troszkę mniej, może więcej mocy, to by o, poleciało dalej, nie? I tutaj jeszcze między budyneczkami można sobie skakać, tymi małymi. Zaparkowałem dziwnie. Hopa, hopa. Hopa i pyk, jestem już na lądowisku dla śmigłowców. Ej, to jest, czekaj. Ej, to jest ten, budynek agencji. Jestem na budynku agencji w tym momencie. Brawo dla ciebie. Brawo ja. Brawo my. Brawo ty. No. Johnny, brawo. Johnny, brawo. Mniej więcej. No, ale żeby nie było, że to był przypadek, to trzeba to powtórzyć oczywiście, nie? Cześć, okej, dobra. No. Próbuj, to jest tak, jak w laboratoriach. To nie jest tak, że wiesz, że zrobisz raz i ten eksperyment się powiedzie, tylko to trzeba powtórzyć parę razy, nie? O. No nie umiem! Jak raz wyjdzie, to raz wyjdzie. Dwa już. Dobra, uwaga, czekaj, hop. Ja nie umiem. Tylko nie stawiajcie maksymalnie, jeden postawi za bardzo. Moim zdaniem. Nie powiem, czy pojechałeś w bok w ogóle. No gdzie się ryjesz? Ja nawet nie trafiłem w postawie. A, tak kurczę. Nie, yeah, teraz mi nie wyszło. To jak, kred jeszcze? Dobra, to musiał być fart, ewidentnie. To był z mojej strony farcior jak nic. Ren krecik. No, facio. Z mojej strony to był facio. Chyba trochę tutaj... Cyk. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy też próbowaliście coś takiego zrobić. O, a czekaj, ja tu spróbuję wskoczyć tak, wyżej. To może być za trudne, tak samo jak dla mnie to jest trudne. A ja podejrzewam, że... Chociaż niektórzy mogli to zrobić za pierwszym razem, więc to... Oj? Ha, zrobiłam to! Dobra. Gdzie dalej na tym budynku? No tam dalej to może, jak widzisz, tam skakać sobie po tych płoteczkach takich między budyneczkami, nie? Ha, no co mi tu strzelasz? No, Ren, nie strzelaj, to nie to, nie to. Strzelasz sobie? To Berber. Czekaj, tutaj. Zapraszam Pawła do mnie, chodź. No czekaj, czekaj, uwaga, spróbuję się tutaj rozpędzić, bo teraz wziąłem trochę z większej odległości, spróbuję, będzie większa prędkość. Takiej wyższej, większej. No. Ren, gdzie tam władzisz na górę? Chciałem jak Paweł. No i co? I za bardzo postawiłeś. Co? Za bardzo mi stanął, no. No, ja ewidentnie. Lubię te tatusiowe żarty. Tatusiowe. Nie, no to ewidentnie to był z mojej strony farcik, pecik. No i Ren, no nie, chyba to też. No tylko ja idealnie. No ja wcześniej byłem idealnie, przepraszam bardzo. Nie masz problemów. O, czekaj, może z tej strony. Takiego stawiania. Ja to tu przeleciałam. Przeleciałaś? Tak. Ach kurczę, przeleciałem teraz. No, widzisz Paweł też. To nawet dobrze, bo chyba... Za bardzo się rozpędziłem po prostu. Rozpędzony tak, tygrys wszystko przeleci. Tak, to kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, ale to było kiedyś w... Nie pamiętam. Nie, ty Ren nie pamiętasz, ty nie. Ale ja oglądałam... Za mały jesteś. Młody ja oglądałam jak Paweł grał Minecrafta i było tygrysek wszystko przeleci. Rozpędzony tygrys wszystko przeleci, tak. Tak, było. Ja akurat byłem tygryskiem. Tak, był tygryskiem. Jak można grać Minecrafta? Ren, czekaj, 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 chodź z tej strony. Zauważyłem, że lepiej jest. Tutaj tak, z tej dobra. Strony, no. I walisz bezpośrednio, patrz, tutaj tak w bok, lekko stawiasz, cyk. Cyk. Bardzo leciutko, w ostatnim momencie dwa razy kontrol dosłownie. Odpuszczasz W, dwa razy kontrol. Nie patrzę. Lepiej, żebyś nie wyskoczył, niż żebyś wskoczył tak, no, za mało. No właśnie, tam gdzie ręska trzeba, zobacz. A ja to cyk, widzisz, patrz. Robić. I zobacz, i patrz, teraz tędy. Zobacz, to na pewno sobie zobaczę z dołu, nie?
ulicy. No i zobacz. O. Pan Dobry mówi, nie zlipuj się. O kurczę. Jestem. Ja też jestem, po co? Dobra, ciś ren. Yeah! Dobra, czekaj, tam dalej jeszcze mamy. Dobra. Tam jeszcze nie było, to opa. Czemu jedziecie tak beze mnie? O, ja już tu byłem. Ponieważ... Beze mnie jedziecie. Bez ciebie? Beze mnie. Dobra, i tutaj teraz, czekaj. Musi mnie powiedzieć, bo to męski ten... Bez męski, dziki stąd. Na drzewo, banany prostować. Jak lubisz męskie, to banany. Ej, czekaj! Ej, sekunda, bo ja widzę właśnie widzę potencjał jak? Tutaj. Zobacz, na tamten budynek, jak tu wskoczysz, gdzie ty jesteś? Jeszcze nie skoczyłem, bo a, dobra. Przerzuciłem z tego wrażenia. Ja tu już widzę jedną rzecz. Ja się tu muszę wycofać. Ja chyba spróbuję wskoczyć na ten budynek, tam taki fikuśny. Mam taką wieżę. Nie umiem. Mam problemy. Dobra, Ren, patrz teraz. Dawaj, czekaj, spróbujmy tam. Uwaga, przepaga. No, patrz, czekaj. Może ten? Dawaj! Dawaj. Blisko było, było blisko. Ja lubię dawać, rozdawać. No nie umiem teraz postawić minimalnie tego kółeczka. A tutaj jest przejazd. Te barierki, ja jestem chyba wyższy niż ty, Paweł, bo te barierki mi zablokowały na. Co ty gadasz? Na starcie, no serio. Ej nie, ale to jest fajna miejscóweczka, słuchajcie. To jest super wypasiona miejscóweczka. To jest taka etapowo kombinatorska. Jak ja to wcześniej zrobiłam? Tak. Mniej więcej. Ja ci mam powiedzieć, jak ty to zrobiłaś? Nie no, widzowie mają mi zaobserwować, powiedzieć. Zaobserwować i powiedzieć. Zaobserwujcie ją. I no, powiedzcie. Dziękuję. I powiedzieli, to widzisz? Wystarczy. Kurczę, no teraz. Przez was teraz mi nie idzie. Przez was mi teraz nie idzie. Te ci będą patrzeć, obserwujcie mnie. Nie, tak to nie. Paweł, no czekam na was teraz. No wyście ze sami tu pojeździli, to teraz ja na was czekam. Dobra, czekaj, długo. No, dobra, jestem. Ja się po prostu przewróciłem. I no, znowu się przewróciłem. No, czekam na was, no. No dobra. I co? Nie. No czekam, no. Uwaga? Tak, to nie. No uwaga. No. Jestem. Ale ta miejscówka właśnie od lewej to jest najlepsza. No i oszalka? A może przeskoczę to tak, o! Czekaj, bo możesz zapomniałaś sobie postawić, rozumiem. Zapomniałam sobie postawić. Nie przeskoczę, o! Aha, no tak. Nie. No, o, dobra. Właśnie ja tam na końcu zleciałam wtedy, jak już mi się to udało. No dlatego nie chcę, dlatego musisz się zatrzymywać po kolei. No tak, dobra, mam plan. Ale ja chcę to spróbować zrobić tu. Czekaj, tak, o. Dobra. Potrzebne są dobre opony. Teraz normalnie, bo na BMX się tam zrobiłeś. No. No to zrobiłam, tak, że się zatrzymałam, ale oczywiście już przeleciałam. Gida! Jazda! Fu. Przeleciałam. Nie! Kotek spada! A, to nie tego. No dobra, sprawdzamy jeszcze zielony murek. Ała! Zielona granica. Czy nie? Tak! Zielony murek. O. No, jestem i na tutaj... dachu, to znaczy, że jestem eko. Nie, tutaj trzeba będzie prawdopodobnie mnie postawić kółeczko. A wy z drugiej strony skaczecie. Aha, okej, dobra. Ała, co ty robisz? Pokazać, gdzie jestem, tu jestem. Ale czemu ba mnie? Bo dobra, za mało postawiłem sobie. Trzeba bardziej sobie postawić. Tu jeszcze widzę jeden murek, który mnie cały czas kusi od jakiegoś czasu. A, B? A? B? Nie, tutaj niezbyt. B, tak. No dobra, sprawdzę murek, który mnie kusi cały czas. Co to znaczy? Okej, dobra, to się nazywa super murek. Dobra, zostawcie tam ten mur, ten mur mnie bardziej kusił i on naprawdę fajnie działa, patrzcie, chodź tam. Chodź tu, patrz. Patrz ta pucz, patrz. Dobra, zjeżdżam z mojego perfekcyjnego 0708, tutaj. To trzeba czasnąć. Trzeba to czasnąć i wtedy lecisz. Ren, patrzaj. Ja się rozpłaszczę tam. Rozpłaszczysz się? Orzesz ty! Dobra, spadłem z motocykla, ale jestem na dachu razem z motocyklem chyba. Siema! Przeleciałaś nade mną. Dobrze. Tak, czyli przeleciała mnie. Nie. Tobą. Się rymuje się, nie? Się nawet nie wie. Jeśli porymujesz, to wiesz, to sobie jedno możesz zrobić. Co tu robi ta lampa?
Stoi, odbiegł. Kurczę, nie mogę wyhamować niestety. Ona ładnie poleciałam. Dobra, pięknie, dawaj. Lampa? Co? Kupuję lampę, no. Ta domowa? Chyba nie wyszło ci. Dobra, wagaren, cisnę! Ja sobie leżę, nie kontroluję tego. Nie kontroluję tego. Nie kontrolujesz twojego leżenia? Kontrolą. Tak. Wow! Ja tutaj chyba przyjadę tędy jednak bezpiecznie, tak normalnie. Ja zawsze znajdę fajne miejscówki. A, to tam. Dobra, prawie zawsze. Czasami faktycznie nie działają. Dlaczego ciumka? No bo ciumka sobie tam. Patrz. 360, 70, 80, 360, 70, 80, 69. Aż się przewróciłaś z wrażenia, no widzisz? Aż się zaskoczyła, aż się zaciekawiła. Uwaga, pocisnę. Ja nie mam wpływu na to, że tu jestem. Co tu zrobiłaś? Odbiłem się od ciebie, ale nie od ciebie. Nie wiem, może się rozmnożyłam, nie wiem. Ojej! A co ty, przez podział? Ameba? Co? Ameba, ty! No przez podział, no jak się rozmnożyłaś. To za parówka. No. On jest siebie, no widzowie, no po prostu Paweł jest niemiły totalnie dla mnie. Mówienie na was... Ale jesteś... Jest... Bycie miłym, a ty do mnie już ameba mówisz. No bo mówiłaś, że się rozmnożyłaś przez podział. Ale ty się uspokój tam i nie wyzywaj mnie. No dobra, poza odcinkiem niech będzie. Ty chyba chcesz brazić. Brazić chcę? Nie. Co to jest brazić? Też nie wiem. Wiesz co, ja, mi się wydaje, że jednak tym symbolicznym akcentem... A, czekaj, jak symbolicz, czekaj! Mi się wydaje, że symbolicznym akcentem... O nie, czekaj chwilę, poczekaj! Sorry. Lampa. Symboliczny akcent! O nie, on strzela do mnie, to sobie skończyć. Symboliczny akcent, kończymy! A już jaka tu jest, czekaj! Symboliczny akcent to jeszcze nie. Dawaj tu symboliczny akcent. Czekaj, chodź tu. To nie był symboliczny akcent. Aha. Jakim cudem trafiłeś w ogóle? Dobrze, ja o nie. Zapylałem jak pszczoła. Zapylałem. Zapylałeś jak pszczoła? Przez podział. Dobra, rozumiem. Nie, przez kwiatki. No to tym symbolicznym akcentem trzymajcie się. Papa, ej, ona się jeszcze miga. Ma na rutino skorbi. Wzięła pap noc. No, możesz strzelać teraz do mnie ile chcesz. Czekaj, patrz. No, nie. Może ją wysadźmy. No bo, czekaj. Co chcesz zrobić? Co chcesz?